Pragnę przedstawić jedną z najpiękniejszych oper, którą jest Traviata Giuseppe Verdiego. Tym razem główne partie solowe wykonują Violetta Anna Moffo Sopran, Flora Anna Reynolds Mezzo Sopran, Alfred Richard Tucker Tenor, Germain Robert Merrill Baryton. Przypominam, że to wyjątkowe dzieło powstało w środkowym okresie twórczości Giuseppe Verdiego. Podczas premiery Traviata poniosła sromotną klęskę. Próbowano upatrywać różnych przyczyn, ale najprawdopodobniej były dwa powody. Pierwszy, słabi wykonawcy, a drugi, podjęty temat. Traviata. Sam wyraz znaczy tyle, co osoba na bezdrożu, wykolejona. Tym mianem określano kurtyzany. Właśnie główną bohaterką tego dzieła Verdiego jest kurtyzana, która pod wpływem miłości pewnego młodzieńca zmienia swoje życie. Dla publiczności przyzwyczajonej do dzieł o tematyce antycznej, a przynajmniej z dalszej historii, pokazanie dzieła, którego akcja dzieje się współcześnie, było szokujące. Poza tym główną bohaterką zostaje kobieta z marginesu. Kolejny powód do niezadowolenia, a najgorsze jest to, że tak naprawdę ta bohaterka jest jedyną pozytywną osobą tej opery. Jako jedyna jest zdolna do poświęcenia się dla ukochanej osoby. I to chyba najbardziej zabolało ówczesną publiczność. Po pierwszej klęsce Verdi częściowo przerobił dzieło, zmienił kilka miejsc melodycznych, przeniósł akcję o 100 lat wcześniej, co też wiązało się ze zmianą strojów. Mimo tych zabiegów Traviata nie od razu uzyskała przychylność publiczności. A teraz? Któż jest w stanie wyobrazić sobie teatr operowy, który nie posiadałby w swoim repertuarze tego dzieła? Któż nie wzruszyłby się oglądając i słuchając tej opery? Już podczas słuchania uwertury możemy zaskoczyć się, bo gdy czytamy w przewodniku operowym, że w pierwszym akcie odbywa się bal w salonie pięknej kurtyzany Violetty, to słuchając uwertury trudno sobie wyobrazić bal. Ale uwertura ta nie nawiązuje tylko do pierwszego aktu, ale do całego dzieła. Mówi ona o dwóch rodzajach miłości. Po pierwszych taktach wyciszonych skrzypiec pojawia się temat pierwszej z nich. Miłość czysta, piękna, zdolna do poświęceń. Następnie przy powtórce tego tematu pojawia się też temat drugiego rodzaju miłości, frywolnej, niezobowiązującej, egoistycznej miłostki. Oczywiście ta pierwsza miłość zwycięża. Także widzicie Państwo, to są te opery, które też no... Świadkowie Jahwe nie proponują słuchać za bardzo. Dlaczego? Bo one są przesycone religią złą, Babilon Wielki będzie zniszczony, polityką, a polityka to kiedy dobra była. Także lepiej może Biblię czytać nawet niż te książki wszystkie, bo to też ludzie nie wiedzą, że szatan, diabeł ma swój świat. I teraz, jeżeli nie jesteś świadkiem Jahwe, czyli że jeżeli nie jesteś świadkiem Jehowy, to świadkiem kogo jesteś? No to weź ty się zastanów. Szatan, diabeł tutaj tyle namieszał, proszę Państwa, że ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Teraz Kościół katolicki skorzystał, ale wiecie Państwo, ja wciąż mówię, że Kościół katolicki to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. To nie jest przecież religia prawdziwa. To są religie, które się przekształciły ewolucyjnie, przechodząc z państwa do państwa, z religii do religii, z kultury do kultury. I przecież fakt tylko jest taki jeden, że nie było kiedyś, bo się skąd wyeluował, prawda? Diabeł też był tylko przeciwnikiem Bożym, potwarca i przeciwnik. Bóg musiał być. Skąd się wziął ateizm, a skąd to tak panuje ten pałac, proszę Państwa, nad Warszawą, kultury Stalina i Lenina? Czemu panuje? No bo się zarzewie pojawiło ateizmu, niewiary i dlatego też ten pałac kultury Stalina i Lenina jest wielkim i strasznym niebezpieczeństwem. No bo u Żydów nigdy nie było ani jednego ateisty, ani jednej osoby takiej, która by nie wierzyła w Jahwe. To, że Jahwe, to było oczywiste. To, że Jehowa, to było oczywiste. Nawet w księdze Izajasza czytamy, że wy jesteście moimi świadkami, mówi Jehowa zastępów.
świadkami, czyli o Bogu opowiadają całym nawet swoim życiem. Także to nie jest to, że to jakaś męczarnia jest iść, pójść, głosić. Także proszę Państwa, proszę być z nami, my tam dopowiemy więcej. O co tutaj w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Że szatan, diabeł chce teraz doprowadzić, proszę Państwa, te wszystkie religie do upadku, kiedy naśle, proszę Państwa, wrogów. Jakich wrogów szatan naśle? No a na Babilon Wielki to jakich wrogów nazwał? Wojska medo-perskie. I Państwo zobaczą, że te wojska medo-perskie zdobyły starożytny Babilon, miasto, państwo, nie tyle polityczne, ile religijne, bo tam było 57 ogromnych i wielkich świątyń poświęconych różnym bóstwom. Także proszę Państwa, Babilon Wielki był zdobyty, fosy, po prostu wody w fosie nie było, wody odprowadzone były do pobliskiego jeziora, gdzie suchą stopą weszły wojska medoperskie i w 539 roku Babilon zdobyły. To jest data absolutna, historyczna, 539 rok naszej ery. I teraz to się powtórzy na jeszcze większą skalę, że ten Babilon Wielki, tak jak to kiedyś było imperium w punkcie, tak to imperium jest na całej ziemi porozrzucane i to się nazywa Babilon Wielki, czyli wszystkie religie świata. Także widzicie Państwo, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze dużo ma się wydarzyć. Dużo. Proszę słuchać.